Dzień dobry, a ten gość to Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, były minister w kancelarii premiera Morawieckiego. Nie dostał pan propozycji objęcia funkcji szefa tejże kancelarii? Nie. A przyjąłby pan? Sądzę, że nie. A dlaczego? Dlatego, że jestem, uważam, potrzebny w Sejmie. Aha. Czyli marszałek Kuchciński, Marek Kuchciński, w tej chwili już poseł, a nie marszałek, nie jest potrzebny w Sejmie. A tego bym nie powiedział. Pełni ważną funkcję szefa Komisji Spraw Zagranicznych. I będzie szefem kancelarii? Zmieni funkcję szefa Komisji Spraw Zagranicznych na funkcję szefa kancelarii premiera? Nie wiem. Słyszałem prezesa, który mówił, że osoba, z którą rozmawiano, nie podjęła jeszcze decyzji. No to wszyscy słyszeliśmy. No i... Pana zdaniem Kuchciński sprawdziłby się na tym fotelu? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. A co pan wie w takim razie? Bo na razie na wszystkie pytania odpowiedział pan nie wiem, więc... Wiem, że nic nie wiem. Dobrze, tego filozofa już tutaj gościliśmy, a teraz poważnie. Pytam o to, dlatego że to jest, widzi pan, nie ma pan wrażenia, że jest to nieco dziwne, że to nie premier wybiera sobie szefa kancelarii, tylko wybiera go szef partii? Ja myślę, że w porozumieniu. W porozumieniu centrum chyba. Też, ale prezes z premierem, no prezes partii jest prezesem partii. A rząd jest rządem Prawa i Sprawiedliwości, więc trudno, żeby prezes nie miał wpływu na decyzję. Ale wygląda na to, że prezes ma nie tylko wpływ, ale jednoosobowo decyduje. I wygląda na to, że to premier nie ma wpływu. Sądzę, że panowie jednak uzgadniają te rzeczy. Tak pan sądzi? A wie pan, bo to jak pan w takim razie skomentuje to, że mówiono o wielkiej rekonstrukcji rządu i na razie skończyło się na Michale Dworczyku, czyli co, z wielkiej chmury mały deszcz, a w zasadzie jeden Dworczyk. No tak, to rzeczywiście opozycja liczyła na to, że będzie jakieś trzęsienie ziemi. No nie opozycja liczyła, przecież panowie wzięli się w rządzie za... Jest rozczarowana. Myśli pan, że to opozycja jest rozczarowana? Tak sądzę. A nie Jacek Sasin? Bardzo cierpią. A co do tego, czy panowie rzeczywiście prowadzili pewien spór, rzeczywiście o rozwiązania, tak. To był spór twórczy, bo poszukiwaliśmy najlepszych rozwiązań, w jaki sposób zabezpieczyć Polaków węgiel, w jaki sposób obniżyć ceny energii. Pan nie należy do PZPR-u, ale nowomowa, jak okazji, widzę... Przy okazji tych wszystkich poszukiwań, chociażby zdejmujemy obligo. Panie pośle, ja mam do pana prośbę serdeczną. I dzięki temu będzie niższa do swoich wyborców energię. I do naszych słuchaczy. Mam prośbę, żeby pan był łaskaw normalnie odpowiadać na pytania, bo trudno zrozumieć, co, tak my się troszczymy, działamy wspólnie, razem, szukamy najlepszych rozwiązań. Tak, to prawda. Przecież to jest wata. Panie pośle, dobrze, to może konkretnie. Jacek Kurski nadałby się na członka rządu Mateusza Morawieckiego? Nie mam pojęcia, to jednak prezes z premierem. Pytam, czy by się nadał, pytam o pańską opinię. No, to jest sprawny polityk. 82% Polaków według sondażu Ibris mówi, że nie chcą, by Jacek Kurski został ministrem, ale 7% owszem, tak. Ale ja nie jestem premierem, o tym nie decyduję. Natomiast nie słyszałem, żeby była jakaś tego typu propozycja. To co będzie robił Jacek Kurski? Nie mam pojęcia. Ja jestem biurem pracy dla byłych prezesów telewizji. Nie pytam przecież o to, czy on sobie poradzi finansowo. Pytam o to, czy zostanie przez was zagospodarowany politycznie. Nie wiem, to też nie potrafię tego też pan nie wie. Dobrze. Marek Suski, proszę państwa. Człowiek, który nic nie wie, jest państwa i moim gościem. Panie pośle, a może wie pan, czy Mateusz Morawiecki poprowadzi rząd Prawa i Sprawiedliwości do wyborów? Myślę, że tak. Nie będzie zmiany premiera wiosną, że nowa siła, rekonstrukcja, my tu, prawda, nową jakość. To znowu pan zadaje pytania, na które odpowiedź musi być nieco jednak podobna do poprzednich. No, kto wie, co będzie w przyszłości. Więc, to znaczy nie oczekuję od pana, do wróżki. Nie oczekuję od pana, że będzie pan przewidywał przyszłość. Nie ma na razie, polityczne decyzje. To mówię o planie, którego nie ma. Czyli nie ma takiego planu, by Mateusz Morawiecki wiosną oddał swój fotel komuś innemu? No, nie ma. Nie ma takiego planu, ale może być. No, ale wie pan, no, co by było, gdyby było. Mhm.
No dobrze. Takie dywagacje, to, może nam pan... to proszę mi nie wciągać. Panie pośle, to nie są dywagacje. Macie na ale przykład ja nie wiem. Na stole trzy ustawy. Mogę powiedzieć, że nie ma takiego planu. Tak. I jedna ustawa, która może naprawdę obniżyć cenę energii, to jest zdjęcie obliga. Czyli tak, ta ustawa, którą nazywano ustawą Suskiego, bo pan ją przyniósł do Sejmu. W jakimś sensie tak. I tu mogę powiedzieć, na czym polega ta ogromna marża, która dzisiaj jest na cenach energii. I wcale spółki nie zarabiają jakichś ogromnych pieniędzy, ponieważ to jest marża brutto i większą składową tej ceny energii to jest cena na giełdzie, za którą te spółki sprzedają energię nam wszystkim. Dobrze, tylko że dobrze, cena na giełdzie wynika stąd, że takie są ceny rynkowe, ale przecież polskie... One są sztucznie windowane. No właśnie, ale polskie, ale polskie firmy energetyczne bardzo często przecież tak naprawdę no, robią wytwarzają energię. I muszą sprzedać ten giełdę, węgla brunatnego. Bo jest przymus sprzedaży energii na I giełdzie. I chodzi o to, żeby mogły pominąć giełdę. Tak. Chodzi o to, żeby mogły Anna Moskwa, pani minister środowiska, powiedziała, że przygotowują dużo ustawę, taniej. Żeby ceny energii zbliżyć do cen wytwarzania. To byłaby trzecia ustawa. Właśnie to, myślę, nie, to byłaby że, trzecia ustawa. Myślę, że ta ustawa, jeśli zadziała, to ta trzecia być może nie będzie potrzebna. Panie pośle, to wygląda na kompletny chaos i na brak pomysłu ze strony rządu. Macie trzy ustawy, o każdej mówicie, że jest najlepsza. I w tej chwili żadna jeszcze nie weszła w życie. No bo jest w Senacie. No, są uchwalone. Ale macie dwie ustawy w Senacie i pracujecie nad trzecią. Jeszcze na razie tej trzeciej w Sejmie nie ma. Nie, jeszcze nie ma. Pani minister Moskwa mówi, że jest w rządzie. No, to rząd się zastanawia i proponuje rozwiązania, które mają służyć panie poprawie pośle, sytuacji. Panie pośle, jakby pan poszedł na rynek w Grójcu i ludziom powiedział, że nie ma dopłat, bo my tutaj pracujemy nad trzecią ustawą z ale kolei, to przecież ludzie tej by pana ustawie są pogonili zawarte. Z tego rynku. I mam nadzieję, że Senat nam te ustawy w tym tygodniu prześle do procedowania. Którą ustawę z kolei właśnie? Bo przepraszam, są trzy, proszę państwa, są trzy ustawy. W zasadzie dwie już zostały, przeszły przez Sejm. Przez Sejm, a trzecia, tak. A trzecia ma wejść lada moment. No to jak wejdzie, wszystkie to są waszymi miał... ustawami. Tak. Ustawami Prawa tak. i Sprawiedliwości, ustawami tak. rządu. Dokładnie tak. Wszystkie nie ma pan do pretensji ustawy. W takim razie do ministrów, do premiera. Hej, a nie moglibyście się zdecydować na jedną, a dobrą? Ale one są dobre i dotyczą innej materii. Mhm. Wszystkie są świetne, tak? Tak, one są dobre i dotyczą innych materii. Czym innym jest cały system dobrze. Dopłat do energii dla użytkowników, a czym innym jest może zniesienie nie macie, obliga giełdowego. Pośle, może nie macie czasu, by się tym zająć, bo zajmujecie się innymi rzeczami. Nie. Na cały kolacji czas w Półtusku była lampka wina, były życzenia, były śpiewy. To po pańskie słowa. Posiedzeniu klubu około 22 na kolacji rzeczywiście pośpiewaliście sobie. Niektórzy wypili lampkę wina. No, ale to lampka wina nie jest niczym złym. No to tylko, tylko opozycja mówi, że drożyzna szaleje, a PiS się bawi. No opozycja zawsze będzie krytykować, a opozycja liczyła na to, że na tym klubie dojdzie do jakichś strasznych rzeczy, się rozczarowali, to teraz się czepiają. Bo wyście pośpiewali. A swoją drogą no, to oni na klubach nie śpiewali. Nie wiem. No, a ja wiem, no śpiewali. Skąd pan wie? Był pan na posiedzeniu Platformy? Czytałem w prasie. Mm. Nawet niektórzy twierdzili, że no, to oburzenie to wynika z tego, że my śpiewaliśmy po polsku. No. Bardzo zabawny dowcip. Radio no. RMF24 interia.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy. Jak będę miał wolną chwilę, to się wyśmieję z pańskiego dowcipu. Panie pośle, to może, jeszcze, ponieważ jeszcze nie mam wolnej chwili i się nie wyśmieję teraz, nie mam pan wrażenia, że to było niestosowne? Ale co? No wasza zabawa i wasza pijatyka. No ale jaka pijatyka? Nie, nie było wiem. Żadnej pijatyki. No, nie było. Do posiłku kieliszek wina to nie jest żadna pijatyka. Pijatyka nigdy to była w życiu za czasów... nie będę nikomu odmawiał kieliszka wina. No więc no, proszę się w są takim razie... No proszę się nie czepiać. Ja rozumiem chleb suchy i woda, no. Nie. To byłoby rzeczywiście na miejscu. Natomiast normalnie no, podali po prostu posiłek. No i podali i tyle. No. Ale chodzi mi o te śpiewy bardziej. Śpiewy, wie pan, są raczej takie wtedy, kiedy się świetnie bawimy, kiedy jest ludycznie, kiedy jest imprezka. No nie wiem, ja może ja po prostu zaraz rozumiem, powinniśmy tam siąść i płakać, a po ciężkich obradach Sejmu, gdzie przyjęliśmy właśnie te ustawy, które mają
zabezpieczyć dopłaty. Przyjęliście dwie ustawy, a teraz jest ustawę, trzecia, znowu już. No i dobrze. Mm-hmm. I niech będzie, będzie kompleksowe rozwiązania, które to poczekamy będą... na 9. No może. Zobaczymy. Panie pośle, będzie to, tyle rozwiązań. Nie, to nie jest drwina. Mm-hmm. To jest właśnie troska. Są różne sytuacje, na te sytuacje jest odpowiedź. Panie, Sejm pośle, im jest więcej ustawodawstwa. Tym, im więcej ustaw, tym większa troska, tak? No ja rozumiem, że najlepiej nic nie robić. Panie pośle, czyli zrobiliśmy dwie ustawy, ale były złe, więc zrobimy trzecią, będzie nie, lepsza? Obie są dobre, a ta trzecia, no ja jej nie znam, więc mam nadzieję, że będzie Boże. A będzie ustawa o podatku od ponadnormatywnych zysków, od ponadnormatywnych marsz, ta ustawa Sasina. Pan premier Sasin, to jest naprawdę mistrz Europy i okolic, zapowiedział ustawę, po której wyparowało z giełdy kilkadziesiąt miliardów, bo wszyscy uciekli, skoro mają być firmy obłożone tą ustawą, a później się okazało, że właściwie on tak powiedział i nie wiadomo, będzie ta ustawa, nie będzie, taka będzie albo inna. Może pan nam to wyjaśni. A myśli pan, że ta ucieczka z giełdy pieniędzy to z tego wynika? Bo ja nie jestem przekonany. A z czego? Że to jest tego rodzaju powód. No mieliśmy eksplozję na Bałtyku i zagrożenie po prostu bezpieczeństwa naszego kraju. I wycofują się ludzie, którzy uznali, że Polska może być obiektem jakichś ataków. No dobrze, dobrze. To może a nie pan... dlatego, że tam Sasin zapowiedział jakąś ustawę. Ale to nie jest jakaś tam ustawa. To jest ustawa o podatkach od zysków największych firm. I teraz właściwie my nie wiemy. Że może... To jest ustawa, która zapowiada ewentualność opodatkowania zysków nadmiernych wynikających z manipulacji. 50% podatek, daj Boże zdrowie. Tak, ja nie jestem wcale jakimś specjalnym zwolennikiem tego typu rozwiązania. No tak słyszeliśmy. Natomiast ale Jacek patrząc, Sasin ma inne zdanie. Patrząc na to, jak wygląda sytuacja, to też mamy firmy, które mają gotówkę i nie inwestują, więc to jest raczej ustawa, która ma zachęcić do rozwoju. Natomiast ja liczę na to... Jak to zachęcić do rozwoju? Tak, no bo tam jest powiedziane, że jeżeli będą inwestycje, to ten podatek nie będzie naliczany. To jest pierwszy warunek. A druga sprawa, ja jestem zdania, że jeśli, a mam nadzieję, że ta ustawa o zdjęciu obliga zadziała, to wtedy okaże się, że jest na tyle obniżona cena, że nie trzeba jakichś specjalnych podatków stosować. Natomiast wie pan, czy jeśli mogę zadać też pytanie? Sprawdzimy dochody firm w 2022-2021, to one się specjalnie nie różnią, czyli tu nie panie ma jakichś pośle, nadzwyczajnych dochodów. Ja, przepraszam, bo wie pan opowiada o ustawie, która być może nigdy nie wejdzie w życie. No bo pan pyta, to odpowiadam. No. Nie, panie pośle, ja zadaję pytanie. Miałby pan pretensje, gdybym powiedział, no to nie ma panie tej pośle, ustawy, ja nie mogę zadać pytanie, a pan byłby łaskaw na nie odpowiedzieć. Bardzo proszę. Super, mogliśmy się tak mówić od początku, że ja będę zadawał pytania, a pan będzie starał się odpowiedzieć. Ja się staram. Dobrze, panie pośle, to proszę mi w takim razie powiedzieć, czy ta ustawa, czy w ogóle zapadła decyzja, że tak, ustawa Sasina, ta ustawa, o której mówimy, ona wejdzie w życie. Czy ona trafi do Sejmu i będzie procedowana? Sam pan powiedział, że nie ma sensu rozmawiać o ustawie, której jeszcze nie ma. Pytam pana, czy zapadła decyzja, że ona wejdzie, że ona trafi do Sejmu? Na razie nie ma takiej ustawy, są tylko założenia. Czyli nie ma ustawy i nie wiadomo, czy będzie? Wie pan, no, tego nie potrafię odpowiedzieć. To jest decyzja rządu. A czy wie pan na przykład, bo mówiono o tym, że ta ustawa dotyczyłaby tylko energetyki, a później mówiono, że nie tylko energetyki, właściwie wszystkich dużych firm zatrudniających powyżej 250 pracowników. Więc rozmawiamy o czymś, czego nie ma. To są założenia mówimy do założeń. O czymś, co zapowiedział wicepremier, urzędujący wicepremier w pańskim rządzie. Tak. No więc, mówił o założeniach. Mam to traktować niepoważnie, że tak sobie wychodzi facet i po prostu plecie? No, są rozważane różne rozwiązania, więc to jest ale powiedzenie zaraz, o tym, chwili, że takie rozwiązania pan w tej chwili sugeruje, że Jacek Sasin sobie wychodzi. Ja nie sugeruję, to pan sugeruje. Wychodzi sobie i coś tam sobie opowiada i nie należy się w ogóle do tego przykładać jakiejś wagi, tak? Nie, należy do tego przykładać wagę, ale ponieważ nie ma projektu ustawy, to nie ma co roztrząsać kwestii dotyczących tego, co może, a nie musi się znaleźć. Oczywiście, szanujmy swój czas. Skoro pan nie chce odpowiadać na żadne pytania, to ja już panu serdecznie podziękuję chyba za rozmowę. Ja też bardzo panu podziękuję. Panie Mysińsko, państwu do widzenia.
Do widzenia.